wszystko się rozgrywa o lęk. Lęk pukał do drzwi. Poszła miłość otworzyć drzwi. Otwiera drzwi, a tam nikogo nie ma. Drodzy Polacy, to ważny komunikat. Cokolwiek teraz robisz, zatrzymaj się na chwilę. Rząd, który obecnie sprawuje władzę w naszym kraju, w trybie pilnym procesuje ustawę, która odbiera każdemu z nas to, co najcenniejsze. Naszą wolność, majątek i godność człowieka. Ustawa o mylnym brzmieniu, o ochronie ludności cywilnej, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zapisy w niej zawarte jawnie ograniczają konstytucyjne prawa nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwalają na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko na podstawie decyzji administracyjnej, poza konstytucją. Na ograniczenie prowadzonej działalności biznesowej, a nawet zamknięcie mojej lub twojej firmy, uwaga, bez możliwości ubiegania się o adekwatne do strat odszkodowanie. Całkowite lub częściowe reglamentowanie dostaw towarów, czytaj, ograniczenie ich dostaw. Przymusowe badanie lekarskie i inne praktyki medyczne. Wykorzystanie naszych domów, mieszkań oraz samochodów bez zgody nas, właścicieli. Przymusowe wyburzenia lub rozbiórki budynków. Wymuszone opuszczenie własnego domostwa. Ograniczenie w przemieszczaniu się. Prowadzenie zamówień publicznych bez przetargów, a zatem bez zasad rynkowych. To tylko niektóre niebezpieczne dla nas zapisy. Ludzie, którzy zasiedli w rządzie, zapomnieli, kim jest suweren i komu służą. Zapomnieli, że mają reprezentować interes swojego narodu. Czas im o tym przypomnieć. Apeluję, byśmy gremialnie wysłali do właściwego ministerstwa nasz społeczny sprzeciw. Pisma prawnicze są już przygotowane, zamieszczone w linku pod filmem. Wystarczy wydrukować i wysłać lub skopiować i wysłać mailem. Można to robić nawet codziennie, jeśli dość szybko sobie nie przypomną, kto tu rządzi. Polski naród, świadomy i zjednoczony ponad wszelkimi podziałami, ma siłę i moc, której nic nie pokona. Pamiętajcie, wolność mamy w sercach. Żaden dekret, żaden dokument, ani nawet ustawa tego nie zmieni. Od teraz nic o nas bez naszej zgody. Nadszedł czas wspólnego działania.